Dzień dobry, można? Mam koleżankę, która spodziewa poród. Chcieliśmy się zapytać, czy są jakieś zapisy, i jakie formalności. Nic się nie dzieje, tak. Tak, chcieliśmy się tylko dowiedzieć, jakie formalności, jakie papierki przyjąć, przyjmują państwo. Nie ma. I nie jest ubezpieczona. Nie jest. To będzie musiała zapłacić za poród. Bo pani nie za dobrze mówi po polsku i nie wiem, czy tłumacz będzie wtedy... Tak, bo tak najlepiej. A pan wiesz, pani mówi? Pani? Nie. Nie mówi. Nie, tak? Nie mówi. Sau này nhà mình không nói, mình nói muốn phủi đi nhé, nhưng mà sau này nó con mình nó mà làm sao ấy thì là cái số tiền này nó có trong đấy không hay là không, hoặc là có những người phải mổ ấy. Mocno, pięknie, jeszcze mocno, super, jeszcze. Zimne i odpocząć. I przemy. Bardzo ładnie, pięknie. Super. Mocno. No jeszcze mocniej. No pnij, nie bój się, mama. Bardzo ładnie. Pięknie. Super. Mocno, długo. Mocno. O Jezu. Kobieta. Dziewczynka. Dziewczyneczka? No kładźka. Przytulamy żabkę. Pani krzywa, bo ja go za nogę ją Mówiłem, że najgorzej to jest pierwszy roku. A od wtedy ja już dobrze znałem pracę, czyli już umiem pracować, to wtedy, gdy to już jest lepiej. Ale pierwszy roku to jest bardzo, bardzo ciężko. Języka to jest pierwszy problem. Nie ma pieniędzy, to jest druga. Nie ma mieszkania, to jest trzecia, i nie ma znajomych. O. I wtedy, gdy to ja. Języka, to ja pamiętam, że tak. Byłem do dworzec centralna, widziałem, jakich sklepów książki sprzedają, nie? Kupiłem jakich książka, chyba nazywa Uczymy się języka polskiego. Ja już uczyłem się, jakie słowa, i wejdę na ulicę, to często zapytałem na takie słowa. Na przykład, której godzina u pani, której godzina u pana, i za rok to już no trochę lepiej, czyli to już trochę lepiej mówi po polsku, to mówi sam wejdzie do sklepu spożywczy i może kupić, to bez problemu, albo szuka drogi. Ja pamiętam, że kilka razy spałem w dworzec centralny. Teraz to już nie wolno, teraz ja wiem, że już nie wolno, ale wtedy, gdy to można.
Ja pamiętam, że chyba od pół do dwunastej, czy od dwunastej, to już są ludzie, tamten czekają. No i ja pamiętam, że jest było bardzo ciężko od tym czasu. Pracowałem różne prace. Sprzedałem gazety po wietnamsku na stadionie. Byłem w akibaru na stadionie, też pomów kuchni, bo wtedy to ja nic nie umiem. Tylko pracuję bez pieniądze. Bez pieniądze, tylko pracuję dla mam jedzenia i dla mam, no czyli dla uczniów. Jakiej pracy w kuchni? Jeżeli mieszkam w Polsce, to na pewno musi znaleźć jakiej pracy. Ja? I uważałem, że tak, jeżeli nie mam pieniądze na przykład, to na pewno tylko pracuję w kuchni. Dobra, bo tutaj czekają. Słuchaj, już nie to, Karol już jedzie. Jesteś dobrym wychowaniu? Aga, gdzie szarlotka? Jest szarlotka! No. No ja podchodzę do ludzi z takim bardzo dużym dystansem. Staram się być zawsze, ale to zawsze uśmiechnięty, pomimo tego, że czasami no, po prostu we mnie aż kipi, że kogoś mogę no, niestety nie lubić, albo kogoś mogę bardzo lubić, natomiast w stosunku do danej osoby zawsze jestem uśmiechnięty, zawsze jestem sympatyczny, jestem zawsze miły. Po prostu ja mam taką naturę. I... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Nie. To już wygląda też tak, jak wygląda. Kobiet, kobiet, jeszcze raz kobiet. Ja tak nie kocha, słuchajcie. Oj tam, zaraz kocha. Ja myślałem, że tak tylko Magda, tylko dziewczyna, ale też wy, wy. Ja myślałem, że to będzie kanatu, już nie pójdziesz. Ja nie wiem kroić, ale pierwszy chyba to cię nakazuje, żeby tak. Nie, dobra. Zresztą to jest. Czy najpierw mieszkałam w takim bloku bardzo wysokim. To było dla mnie bardzo wysokie, 12-piętrowe, na Targowej. Patrzyłam przez okno, jakaś dziewczyna bawiła się z psem. Podwórek był ogromny, a ona była sama z psem. Widać było brzuch, krótkie spodenki i jeszcze była blondynką. Długo się bawiła i mnie to dziwiło, że czemu sama z psem, bo właśnie u nas w Wietnamie to zawsze bawiłam w grupie. Psy mieliśmy, ale aż tak długo się nie bawiło. Wiele wtedy nie myślałam, tylko że tak patrzałam. Pamiętam, że bardzo długo na to patrzałam. I tęsknoty wtedy nie czułam, no bo to tam był pierwszy dzień. Właśnie to są pierwsze obrazy Polski. Co
sekundki, proszę na co. Dwa razy zupa, proszę na co. Jest omlet z kurczakiem. Sekundki, proszę na co. Dziękuję. Smacznego. Kolonta, proszę na co. A to jest ryżu. To jest zupa krabowa, a to jest zupa po chińsku. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. No, mówiłem, że kiedy też pracowałem, czyli pomów w kuchni, albo no, jakiej baru, później już trochę umiem pracy. I potem już mam inny plan, czyli ze sobą trzeba więcej zrobić, bo jeżeli tylko tyle, to za mało dla ja i moja mama. I też już szukałem, jaki lokalu do wynajęcia. I akurat już znalazłem na Ursynowie i w tamten otworzył. I od wtedy, gdy to jest pierwszy baru, pracowałem z mamą, wiecie, jaki rok czasu i potem już poznałem, jaki inny lokal był dla mnie. I wtedy, gdy to mam trochę kolega pożyczyć pieniądze i mama pożyczyć pieniądze, ja otworzę jaki mały baru, pracuję i potem oddaję pieniądze dla luzami. I no teraz to ja mam taki baru. Początek to chyba pół roku w początku to ja sam gotowałem, już mam trochę więcej klientów, to już prowadzę jak i kucharzy, zatrudnię pracownika i już mam kilka kucharzy wtedy, gdy i no pracuję już cały czas, ja pamiętam, że chyba otworzysz od rano do 12 wieczorem, pamiętam, że chyba non-stop pracujemy w tym czasie chyba od rano do 12 i święta czy nie święta, niedziela czy niedziela. To my też otwarte i czyli czynny cały codziennie. Ty mógł lubię tu. Wszystko mój plan, najpierw z Wietnamu to jest tak ładnie, tak pięknie, a teraz wszystko już inaczej. I wiesz, wtedy gdy to bardzo młody byłem i sam mieszkam tu, to już czuję się, że coś nie tak, że wszystko tutaj jest inaczej i no, no bardzo bolałem się to naprawdę. To wszystko? Ale ja pamiętam, że bardzo ważny, bo wtedy gdy to ja mam jakieś listy, od moja mama pisała dla mnie. I ona też znam, że ja mam taki plan, że gram perkusję, nie? I ona powiedziała, że tak, że kucharz nie jest gorzej. Jak dobrze gra perkusja. Dobra, to zaraz to będzie pisane. Dobra. Teraz akurat się trafiło za 50 minut. Mhm. Ale w ogóle jak ruchu dzisiaj się? To znaczy, no tutaj w barze było jako tako. No mało kursów było. Mhm. Ale tak w miarę. To najbardziej. Nie, ona.
chciała bardzo skupić się nie na statystyką, ale właśnie nad psychologią i problemach właśnie tych imigrantów, którzy są tutaj nielegalni. Jak wygląda ich codzienne życie, jak to jest akceptacją społeczną. Jak wygląda właśnie taki wyjazd, jeszcze taki przerzut. To są często właśnie na przykład do Polski, czy z Wietnamie ktoś czy Wietnamczyk. Obiecują, że tutaj będą pracować legalnie, że jest możliwość pracy. Do Moskwy często przyjeżdżają już legalnie, samochodem, z paszportem, a później właśnie na lotnisku już mają swoje ludzie w oprawach celnych i właśnie jakoś się wydostają z tego lotniska już nielegalnie. Nie, już w Moskwie albo już na dalszą drogę następuje takie przeszkolenie migrantów, jak mają się zachować w dalszej drodze. Mình đi từ miền Nam qua đây nha, thì bay thẳng sang Nga. Nga xong bắt đầu đi ô tô từ Nga sang U. Từ U xong bắt đầu mình đi vượt rừng. Rừng mình ở trong rừng mấy hôm thì mình lại sang bên đây. Nói chung là quá trình đi vất vả vì phải đi bộ mà. Rất là vất vả thì sang đây mình nhận đi quá vất vả như vậy thì phải có nghị lực vì tiền thì mình bỏ ra rất nhiều. Khi mà đi thì không bao giờ người ta sẽ nói là phải đi bộ, người ta bảo chỉ đi ô tô thôi. Nhưng mà đã vào cuộc rồi thì mình người ta bảo như nào mình phải nghe vậy. Thì đi cực kỳ là vất vả, cũng phải đi bộ thì vẫn phải đi thôi. Đã sang nước này thì là cực kỳ là buồn và chán lắm rồi. Nhưng mà phải có nghị lực vươn lên tại vì đồng tiền mình bỏ ra rất là nhiều. Vì công sức của mình đi cũng là quá vất vả thì mình phải cố gắng vươn lên thôi. Piąty etap to przejazd i przekroczenie granicy polskiej. Tutaj najczęściej tutaj właśnie Polacy biorą udział w przerzucie. Od co najmniej 5 lat ambasada właśnie w Polski w Wietnamie nie wydaje prawie żadnej wizy turystycznej do Polski. Więc nawet nie ma takiej możliwości, żeby legalnie do Polski się dostać. Khi mà mình đến đây thì có bác, có anh, có chị giúp đỡ cũng nhiều lắm, nhưng mà làm sao mà theo ý mình của mình được, đúng không? Thì mọi người mà có đi chợ không, mình mà không đi chợ hay làm nhà hàng mình không thích. Vì nghề của mình thì mình là học 7 năm rồi, làm 7 năm rồi, yêu nghề thì mình vẫn thích cái nghề này. Ngày đầu tiên mình đến Ba Lan mình rất là buồn, nhớ gia đình này, nhớ nhà này. Tại vì công việc ở nhà thì vẫn đang làm bình thường ấy. Giờ đi sang đây là rất buồn, xa quê hương này, xa bố mẹ này, gia đình rất là nhớ. Nhưng mà khi bước chân Ba Lan buồn lắm, công việc thì chả đâu vào đâu nữa. Thời tiết thì lạnh, tiền nong làm ra là chưa có. Thế nhưng mà khi khoảng vài tháng sau thì quen rồi, quen người, quen khách, quen đất rồi thì bắt đầu làm ăn thì cũng tạm tạm, thì cũng gọi là chi phí cũng đầy đủ lên một chút ấy. Thì nó còn đỡ hơn, công việc nó sẽ cuốn hút mình nhiều hơn. Thank you.
Zagrożenie, jakie stwarzają nielegalni migranci, to przede wszystkim konkurencja na rynku pracy, ale często też są zatrudnieni na czarno. Nie próbują jakoś się zatrudnić, tylko próbują sobie na własną rękę coś jakoś zarabiać. Handlując na stadionie, zatrudniając w barach orientalnych. Czy handel na stadionie na przykład tak. Jest w jakikolwiek sposób zorganizowany? Handel na stadionie polega bardzo na prosty sposób, że można wypożyczać miejsce, zatrzymać jakieś towary na jakiś czas, sprzedawać je i zwrócić się dopiero później pieniążki. Mój ojciec był dyplomatą, tak więc z racji jakby swojego zawodu bardzo często wyjeżdżał. Tak średnio co 3 lata musiałem w dzieciństwie jakby zmieniać towarzystwo, doganiać kolegów w szkole i przez to było mi jako dziecko bardzo ciężko. Jeden w Warszawie, czy zechciałaby się pani dorzucić? Na tym dobrze, to fajnie. Jeszcze możemy mieć dziecko? Jeden w Warszawie? No, jak będą jakieś domy, to byłoby fajnie. Nie muszą być jakieś duże pieniądze. Dzięki. Puszeczek. Tak? To kolega? Fakt, iż przez tyle lat jakby musiałem pokonywać te bariery językowe, bariery adaptacyjne, jest dla mnie dość poważnym motorem napędowym wszystkich moich działań i stąd być może wynikają wszystkie moje ambicje zarówno osobiste, jak i zawodowe. Ja naprawdę teraz doceniam to, iż mam bardzo wielu znajomych, mam bardzo wielu przyjaciół i mam przyjemność studiować na bardzo dobrych uczelniach polskich, ale na to wszystko musiałem zapracować sam. Nikt praktycznie mi oprócz rodziny nie pomagał. Widziałem z nią u mój kolega, ale ja pamiętam, że wtedy, gdy to mój kolega też zaprosił jeszcze inny kolega, nie? I chce poznać dla trzeciego kolega. I akurat ja byłem wtedy, gdy i poznałem. W Wietnamie to powinien tata takie przemówienie zrobić. Więc ja chcę teraz w imieniu Roberta poprosić mamy Ani, czy się zgadza, żeby tych dwoje wzięło ślub ze sobą kiedyś, a teraz byli zaręczeni. No,
chyba wtedy, gdy to ja nic nie porozmawiałem z Anią, nie? Ale później Ania już do domu, to rozmawialiśmy, jaki między z nami. I no, zapytałem, że skąd jest taka miła dziewczyna. I kolega dał dla mnie jej numer telefonem. I potem zadzwoniłem, poznałem, spotkałem, no tak dalej. No mówiłem, że bardzo mi miło, chciałbym poznać z tobą. I kiedy może spotkamy się, no tak, tak jest pierwszy raz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pocałujcie się. Chodzę tam często i raczej z przyjemnością na stadion, no bo czy chociażby po jakieś zakupy, po gazety, no i tam jest rzeczywiście dużo ludzi. Czasem się czuję, jakbym była na targowisku w Wietnamie. No tylko, że ja mam tak lepiej, że ja tylko przechodzę. Nie angażuję się w tej pracy. Mogę tylko wyobrażać sobie, jak ciężko pracuję. No bo ja też, będąc w liceum, w podstawówce i w liceum, pomogłam rodzicom przy handlu. I też wstałam o 3 rano, w sobotę i w niedzielę, żeby pomóc, żeby jechać z rodzicami na targ. Thank you.
mà có đấy. Có mấy bộ, có mấy bộ hàng. Em ăn cánh đi. Każdy oddzielnie, rozumiesz? Każdy oddzielnie. A to do wyrzucenia. O! Tu tutaj dziura jest. Ja się nic nie wiem. Kiedy będzie czyta znowu? Chyba za lepiej 4 dni. 4 dni, tak. Podest panią poproszę, na ten drugi. Jeden raz to w nocny ludzi, no, było jakie ukrali, czyli wszystko, lodówce, frytko, miejsca, kuchnia, wszystko towaru, co ja mam, to oni ukrali, ryżu, czy frytki, to wszystko ukrali, tak jest, a też kiedy też jakiś mój baru, też są jakieś, no, bardzo możliwa konkurencja i oni paliło. Nie mam jakiej wrogu, ja nie mam jakiej wrogu i ja myślałem, że klient, wszystko podobają, nasza jedzenia i nie ma kto inaczej może zrobić jak konkurencja. Najbardziej możliwe z jakimś konkurencją. Wtedy, gdy to my jest bardzo trudno, co może zrobimy. Bo to jest tak, wejdziemy do policji, jeżeli nie dobrze umiemy po polsku, to jest trudno tłumaczyć. Albo policja nie chce słuchać nam przykład. Czasami to tak są. Jechaliśmy do policji, no kierowca co tłumaczyła i ja też co mówiłem, ale policja mnie nie słucha i zapytał mnie, chce problem czy nie, zapłacić czy nie. Dobra, to zapłacić i iść do domu. No to prosto i co ja może zrobić? No to tylko zapłacić. Nie można kupić takiego. Dobra, teraz no to co się robi. Teraz gipsem naciągniemy to, żeby trochę wyrównać. Moja mama zna jedna szkoła chyba, nie? Niedaleko u nas, ale to oni wyrzucili okno, bo oni zamienili ten nowego. No. I może zobaczymy się akurat ten... No. Taki stary, ale duży. Bo dużo są tam. Zbierzymy te. Tak. I pojedziemy, wybierzemy sobie, może akurat będzie. Nie ma problemu. Widzę, że szef zmęczony jest. Ledwo na oczy widzi. Hi. Mình chỉ có em lúc này có nhìn thấy không anh với Vậy em vào đấy ngồi đi. Nóng.
ai ai bỏ cái túi đem đằng sau ra cái không được rồi. Motywem przyjazdu mojego do Polski była nauka w Europie. Oczywiście to była inicjatywa rodziców. Myślę, że mogą być zadowoleni, że się tutaj kształciłam, uczę się nadal na uniwersytecie. Rodzice zdają sobie sprawę. Bardzo im zależy, żeby móc widzieć córkę taką, jaką sobie wyobrażają. A ich wyobraźnie bardzo wiąże się z tym, jak im nauczono w Wietnamie i jak nasza społeczność wietnamska tutaj w Polsce chce widzieć. Wietnamka, będąca w Polsce, powinna dobrze się uczyć w szkole. Jednocześnie jak najbardziej pokazać, że trzyma tą dyscyplinę wietnamską. A mnie to przeszkadza okropnie. Rodzice nie są zadowoleni z tego, że w ogóle myślę o wyprowadzce, a już jak się zaczęłam naprawdę się wyprowadzić, to już się nie odzywaliśmy. Potrzebuję wolności, a tą wolność to nie oni decydują, jaka ta wolność ma być, ale taką, jaką ja widzę. Sông Lam, đội sân vận động có lẽ là một trong những đội tương đối may mắn và hạnh phúc trong giải năm nay. Được thành lập từ những cầu thủ tuyển chọn từ các đội có chất lượng không đồng đều, đội sân vận động dưới sự lãnh đạo của một tập thể đoàn kết nhất trong giải 2000 năm vừa rồi. Đã thể hiện. Tay trái đang chờ vào nước. Danh thủ Đậu Anh Tuấn với sắc hầu của đội Sông Lam lấy tài. Và tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bóng chạm chân đội Nam Định và đội Hà Nội. Đi nhán đi. Đó, ném lên đi. Thắng nhán đi, ném qua đầu giúp lên đi. Đâu đi. Nam tập sang. Nam luôn, trong ngoài sân. Đi. Phát lỗi. Ja czasami czasu do czasu też zapytam, że no, kim jestem, albo ten pracy, co ja pracuję teraz, czy to jest jak sen, nie? Bo na pewno jak sen co innego, ale na razie teraz to nie tak dużo pomyślę na ten typ temat. Teraz to w ogóle myślę na rodzina i jeżeli zawrócić do domu, to widać synciu, porozmawiać z nim i to już wystarczy, to już czuję się szczęśliwy. Yeah. Anh ra phòng. Nóng không? Con có nóng không? Mẹ bật cái quạt ở trong kia cho con đi. On zawsze musi pamiętać, że kim on jest. Czyli on ma w środku, to jest nauczycielka. Czyli ja tak chciałbym. Może on tutaj mieszka, ma uczyłem się szkoła polska, no mówi po polsku lepsza, a jak po wietnamsku, to tak można, no, ale zawsze on musi pamiętać, że kim on jest. Zamek Królewski to może teatr wielki i pomnik Syrenki. Dopowiedział tata. Ciszej. Proszę, ja coś pokażę. Nie, co tu jest? Coś? Nie. Na co ci tak? Pokażę coś innego. Dobrze. Zapytaj. Dobrze. Takie inne. Nie. Jedno śliczne miejsce. Dobrze, ciocia. Na to prowadź Jutku. Nie. Co tu jest? Witku. A przeczytaj jeszcze raz to. Prowadź. Tak. Dzisiaj Witku. Dobrze, dziękuję. Dalej proszę, czyta Kamil. Idą, a ciocia myśli, dokąd idziemy.